Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj to będzie oczywiście projekt Denko. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt duży, bo ta torba nie jest aż taka wielka, bardzo mocno wypchana, ale no kto wie, zobaczymy. Słuchajcie, będę wyciągać tak jak leci. W pierwszej kolejności maska do włosów Sesio. Nie wiem, czy ta firma Wam coś mówi. Ja kupiłam tą maseczkę w polskim sklepie. I powiem Wam szczerze, że tragedia, po prostu tragedia. Ja nie wykorzystałam tej maski do końca. Także tutaj jeszcze jej tam, nie wiem czy to będzie widać, jeszcze jej sporo zostało. Słuchajcie, maska niesamowicie mocno obtłuszczała moje włosy, bo to już nawet nie chodzi o to, że ona je obciążała. Moje włosy były po niej po prostu tłuste. Próbowałam ją również nakładać przed myciem głowy i potem ją zmywać, ale i tak musiałam potem myć głowę dwa razy, bo nie mogłam jej po prostu zmyć. Nie wiem co jest nie tak, nie wiem, to jest jakaś intensywnie maska, intensywnie regenerująca. Nie wiem, ja na pewno już do tego nie wrócę i u mnie się kompletnie ten kosmetyk nie sprawdził, także ja Wam jego polecić niestety nie mogę. Dalej żel do mycia Dr. Organic aloesowy, jeden z tych 12, które zakupiłam, także pierwszy zużyty. Bardzo fajny, naturalny skład, nie podrażnia skóry. My jego z córką używamy również jako żel do higieny intymnej i w tej roli również sprawdza się bardzo fajnie. Lakier do włosów Got To Be, ten żółty, mój ulubiony. Kolejne 50, nie wiem, setne opakowanie. Odżywka do włosów Organics, czy OGX. Argan Oil. Dokładnie, Argan Oil. Taka odżywka do włosów. Słuchajcie, nie wiem, ja już wcześniej miałam kosmetyki do włosów z tej firmy i byłam z nich bardzo, ale to bardzo zadowolona. Uważam, że są rewelacyjne. Z tego co pamiętam, miałam taką z wiśnią czy czereśnią, taką szampon i odżywkę. Miałam również odżywkę chyba kokosową i ja z tamtych kosmetyków byłam bardzo zadowolona. Nie wiem, co było nie tak z tą odżywką. Ale ona po prostu mało co na moich włosach robiła. Ona była niby taka gęsta, ale jakoś znikała na tych włosach, także dużo jednak na włosy musiałam nakładać, a później te włosy nie były jakoś tam szczególnie wygładzone, po prostu żadnego szału nie zrobiła ta odżywka, także byłam nią trochę zawiedziona i nie wiem, czy po prostu mi się trafił jakiś felerny egzemplarz, czy po prostu ten konkretny, ta niebieska, no nie pasuje mi, nie wiem, ale ja z tej odżywki tak do końca nie byłam zadowolona, ale oczywiście firma jako taka uważam, że jest rewelacyjna, także na pewno jeszcze będę kiedyś do tych kosmetyków sięgać, może po prostu do jakiejś innej wersji. Dalej skończyłam mleczko do oczyszczenia twarzy Alba Botanica Hawaiian Facial Wash z mleczkiem kokosowym. Też już Wam kilkukrotnie mówiłam o tym kosmetyku. Ja uważam, że to jest bardzo fajny kosmetyk, fajne opakowanie z pompką, duża pojemność, bardzo był wydajny, bo jedna taka pompka wystarczyła na wiecie, zmycie całej twarzy. Ja tego używałam głównie rano i później zmywałam to wodą albo ściereczką muślinową, najlepiej ściereczką muślinową. Bardzo twarz fajnie oczyszczał, jednocześnie ją nawilżał, także do cer suchych czy wrażliwych mi się wydaje, że się kosmetyk fajnie sprawdzi. Niestety nie pasował mi zupełnie ten zapach. Niby kokosowy, ale jakiś taki dziwny, plastikowy, sztuczny, pomimo że przecież ten kosmetyk ma bardzo fajny, naturalny skład, nie wiem skąd taki dziwaczny ten kokosowy zapach, także kokos, zapach mi nie pasował, ale cała reszta jakby jak najbardziej na tak. Dalej mam malutkie opakowanie Faith in Nature i to jest lawender i geranium, żel do mycia ciała, również chyba otrzymałam go w prezencie przy okazji zakupów właśnie tam z tego sklepu, gdzie kupiłam inne też kosmetyki tej firmy. Bardzo fajny żel do mycia ciała, bardzo wydajny, ładnie się pienił, fajny taki intensywny lawendowy zapach, także naprawdę godny polecenia. Dalej słuchajcie, mam płyn micelarny Madara, który otrzymałam z pudełeczka Lovelula. Multi Action Micellar Water z kwasem hialuronowym. Wszystko się tu chyba odbija. Słuchajcie, no był bardzo fajny ten płyn micelarny. Ja generalnie płyn micelarny używam tylko do domywania oka. Ja zmywam cały makijaż olejkiem, a później to, co zostaje mi na oku, to domywam właśnie płynem micelarnym. Dlatego mi w płynie micelarnym zależy tylko na tym, żeby mi nie podrażniał oka, a cała reszta jak gdyby jest dla mnie nieważna, bo potem jeszcze raz i tak dodatkowo myję twarz. Także mi się wydaje, że jak na moje potrzeby, to troszeczkę szkoda tego płynu, bo on jest na pewno bardzo fajny i na pewno ma bardzo fajny, naturalny zapach i nie podrażniał oczu i tak dalej, ale no jest dosyć kosmetyk to drogi, a mi jest potrzebny płyn tylko do tego, żeby dobyć sobie troszeczkę tuszu do rzęs. Także ja na pewno do tego kosmetyku nie wrócę, ale nie dlatego, że on był zły, on po prostu jest jakby za
dużo na moje wymagania. Nie czuję potrzeby inwestować w drogi płyn micelarny, który ja używam tylko do domywania oczu. Ale kosmetyk jak na pewno godny polecenia, szczególnie jeżeli macie oczy bardzo wrażliwe, to ja myślę, że mi ten kosmetyk zupełnie nic nie robił, żadnego absolutnie podrażnienia, szczypania, nic. Taki był bardzo, bardzo neutralny, jeśli chodzi o oczy. Także na pewno mogę Wam go polecić. Dalej mam taki kosmetyk, który kupiłam z Wilko, czyli Wilkinson. I to jest ta chyba seria, nie wiem, bo ja tam rzadko bywam w tym sklepie. To był taki żel piligujący, myjący do ciała, który bardzo mi przypominał te żele chyba z Joanna. Tak mi się wydaje, że to Joanna są te polskie, takie wiecie, małe żele zapachowe, peelingujące. No niestety on też, dopiero jak przyszłam z tym do domu, to się zorientowałam, że on zawiera te plastikowe drobinki, także ja na pewno już tego kosmetyku nie kupię. Natomiast sam żel był bardzo fajny, ładnie pachniał, delikatnie peelingowy, ładnie się pienił, ale ja już na pewno go nie kupię i nie polecam, dlatego że ma te właśnie, no, drobinki plastikowe. Palmolive Naturals Almond and Milk, wielkie opakowanie, to był taki... To był płyn do kąpieli, ale również można go używać do mycia ciała, także to też Wam już pokazuję, praktycznie w każdym tenku u nas to idzie tego dużo. Kolejne opakowanie, nie wiem jak to się stało, że aż dwa te płyny micelarne zużyłam, bo ten był po prostu malutki, dlatego ja go zużyłam dosyć szybko, natomiast zużyłam oczywiście całe wielkie opakowanie płynu micelarnego z Garnier i następne już stoi w łazience, także ja jestem wierna temu płynowi, dlatego że on jest duży, jest niedrogi, nie podrażnia mi oczu i mi naprawdę niczego więcej nie potrzeba, także ten kosmetyk jest wręcz już chyba też kultowy i wszyscy go znają, tak mi się wydaje. Jeszcze jeden kosmetyk do ciała i to jest Original Source. I to jest nawilżający balsam do ciała, lotion do ciała o zapachu ananasa i moringa. Tak to wygląda. Chyba w poprzednim denku pokazywałam Wam masełko do ciała też z tej samej firmy o zapachu arbuza. Tutaj mam zapach ananasa i też mi ten zapach nie pasował. Ogólnie bardzo fajny jest ten balsam do ciała. On ma fajną, lekką konsystencję. Bardzo ładnie się wchłaniał, bardzo ładnie skórę nawilżał. On nie zawiera w swoim składzie parafiny, kosztuje niewiele. Także naprawdę same plusy, gdyby nie ten zapach. Mnie ten zapach męczył, on był dla mnie jakiś taki... sfermentowany, dziwny był ten zapach ananasu i ja ogólnie nie przepadam za owocowymi zapachami w kosmetykach do ciała. Nie lubię zapachów na przykład brzoskwiń, truskawek, nie wiem, wolę jakieś inne, takie bardziej czy kwiatowe, czy jakieś orzechowe, a za owocowymi nie przepadam. Ale ten mi się wydaje, że nawet jak ktoś lubi owocowe zapachy, to ten zapach był po prostu dziwny. On był niby ananas, ale jakiś taki dziwny. Co mam jeszcze? Aha, teraz już chyba kosmetyki już do twarzy będą cały czas. A nie, jeszcze mam tutaj dezodorant, antyrespirant Dove Maximum Protection, to jest ten antyrespirant w kremie. Rewelacyjny kosmetyk, naprawdę bardzo długo utrzymuje pachy suche. Zapach, no wiadomo, jak to Dove, ja chyba następnym razem kupię sobie tą wersję taką z granatem, ona ma taki bardziej świeży zapach, a ten Dove troszeczkę mnie męczył, ale sam kosmetyk naprawdę bardzo fajny i naprawdę niesłychanie skuteczny. Zużyłam również taką mgiełkę do włosów, pomagającą niby układać włosy z pudełeczka Lovelula i to jest firma Ogario Styling Mist, coś takiego. Słuchajcie, to był bardzo ciekawy kosmetyk. Mi się wydawało, że to było opakowanie podróżne, bo ono ma tylko 60 ml, ale to są takie opakowania, tam większych nie ma. Niestety kosmetyk dosyć drogi, bo taka malutka buteleczka kosztuje chyba coś około 8 funtów. No ale kosmetyk był bardzo ciekawy, muszę Wam powiedzieć, bo to był taki zwykły, taki rzeczywiście taka mgiełka do włosów, która niby nie robiła nic, ale ja już potem nie nakładałam ani żadnej pianki na włosy, ani nic, a mimo wszystko te włosy bardzo ładnie mi się układały. On nie powodował, że włosy się usztywniały, ale on dawał taką fajną elastyczność włosów, że one się były po prostu elastyczne, ładnie się układały, ale nie były sztywne. Także naprawdę bardzo fajny kosmetyk, jeżeli miałybyście ochotę coś takiego bardziej naturalnego sobie spróbować do układania włosów. No ja na pewno tego nie kupię, bo dla mnie to jest po prostu... Nie wiem, mi się wydaje, że za drogie i ja nie jestem jakąś włosomaniaczką i nie szukam jakichś tam, wiecie, super drogich i super fajnych kosmetyków do włosów, byle mi tylko działało, to mi wystarczy. To było dla mnie po prostu za drogie jak na to, co robi, ale kosmetyk był bardzo fajny i na pewno godny polecenia, jeżeli szukacie takiego naturalnego jakiegoś preparatu do układania włosów. Dalej ziaja, liście zielonej oliwki, taki spray do twarzy.
Nie lubiłam tego i już Wam mówiłam o nim wcześniej. Nie podobał mi się zapach, działania nie widziałam żadnego. Zużyłam jako tonik, jako wiecie, spray, kiedy nakładam sobie maseczkę z glinką. Również część zużyłam tego do nasączania tych maseczek tkaninowych w tabletce, ale ja na pewno już do tego kosmetyku nie wrócę, bo mi się po prostu nie podobał. Następnie zużyliśmy, ja i mój syn, żel do mycia ciała z Green Pharmacy, rewelacyjny kosmetyk. Ja mam tutaj, to jest delikatny żel do mycia ciała, do mieszanej i tłustej cery zielona herbata. Ja mam suchą cerę i on się sprawdza u mnie tak samo fajnie. Niesamowicie delikatny kosmetyk, który bardzo ładnie skórę oczyszcza, ale jednocześnie jej nie wysusza. Fajnie pozostaje skóra właśnie taka oczyszczona, ale jednocześnie też nawilżona. Niesamowicie wydajny, bo myśmy go używali chyba od kilku miesięcy. On już jest to opakowanie jest takie tutaj jakieś nieciekawe już, także za to Was przepraszam. Ale w każdym razie naprawdę mogę Wam go ze szczerego serca polecić, szczególnie, że wiem, że był to kosmetyk niedrogi i chyba jest też ogólnie dostępny, także rewelacyjny kosmetyk i ja już Wam o nim też kilkakrotnie wcześniej mówiłam, także nie będę się powtarzać, ale naprawdę kosmetyk moim zdaniem godny polecenia. Dalej mam tonik Dr. G, to jest takie malutkie opakowanie, chyba 30 ml czy 50, kupiony na eBay. Bardzo fajny tonik. Żałuję, że niestety duże opakowanie jest dosyć drogie, bo ten tonik kosztuje chyba 16 funtów. No niemniej jednak to jest Super Aquasis Moisture Toner. Niemniej jednak naprawdę bardzo fajny kosmetyk i rzeczywiście dawał dużo, dużo nawilżenia i jednocześnie miał bardzo fajny, delikatny zapach. Nie było alkoholu, nie wywołał żadnego podrażnienia, także naprawdę kosmetyk godny polecenia. Dalej mam małe opakowanie Urban Veda. Kiedyś w pudełeczku Lolula był taki zestaw trzech tych kosmetyków. Był krem nawilżający, żel do mycia twarzy i peeling. Ja peeling wciąż jeszcze używam. Również jest bardzo fajny. Krem pokazywałam Wam w poprzednim denku. Rewelacyjny był ten krem, właśnie różany krem na dzień. Natomiast tutaj jest żel do mycia twarzy i on również był świetny. Po prostu był rewelacyjny, tak samo jak ten z Green Pharmacy. On się delikatnie pienił, ale nie wysuszał skóry. On nie zawiera w swoim składzie SLS-ów. Delikatnie pachniał różą, takim drzewem różanym. Też był bardzo wydajny i naprawdę świetny. I jeżeli będę kiedyś szukała żelu do mycia twarzy, to myślę, że po niego sięgnę, bo naprawdę bardzo mi przypadł do gustu. Dalej zużyłam również kosmetyk z pudełeczka Lovlula Laid Bear Pack Your Bags. I to był przeciwzmarszczkowy, rozjaśniający i napinający krem pod oczy. Słuchajcie, nie wiem, mam mieszane uczucia co do tego kosmetyku. To było duże opakowanie, aż 30 ml. Jak na krem pod oczy to jest dużo. Kosmetyk na początku mi się wydawało, że działał, że on rzeczywiście lekko tą skórę pod oczami napinał i rzeczywiście widziałam, że jak gdyby te moje opuchlizna pod oczami delikatnie była tak jakby spięta, ona nie znikała, ona była tylko tak jakby ściągnięta i była jakby mniej widoczna. Niestety krem dawał mi zdecydowanie zbyt mało nawilżenia, dlatego ja po kilku tygodniach przestałam go już stosować pod oczy i zaczęłam go stosować jako krem na szyję, bo tam w opisie też było, że może on być stosowany również jako krem na szyję. I w tej roli sprawdza się fajnie, dawał fajne nawilżenie, on był bardzo lekki, szybko się wchłaniał, ale jako krem pod oczy, to myślę, że sprawdziłby się dla osób młodszych albo dla osób, które nie mają tej skóry pod oczami tak mocno wysuszonej. Natomiast ja potrzebuję kremu, który zdecydowanie bardziej mocniej nawilża niż to, także nie do końca się u mnie sprawdził. Niby coś tam z tym opuchnięciem robił, ale mimo to dawał za mało nawilżenia, także tak jak mówię, i tak i nie, zależy dla kogo. Kolejne opakowanie The Ordinary to jest arbutyna, 2% arbutyna i kwas hialuronowy. Nie wiem, które to jest moje opakowanie, trzecie, czwarte. Słuchajcie, używam tego kosmetyku już chyba ponad pół roku, bo wydaje mi się, że zaczęłam w grudniu. Także zużyłam albo 3, albo 4 opakowania tej arbutyny. Używam jej głównie, znaczy nie głównie, przede wszystkim, albo tylko i dlatego, że mam przebarwienia na twarzy, szczególnie takie tutaj duże na czole i nad górną wargą, tak zwaną melazmę i miałam nadzieję, że ta arbutyna mi coś w tej walce z tymi przebarwieniami pomoże. Muszę Wam powiedzieć, że tak, że widzę jej działanie i widzę, że te przebarwienia są zdecydowanie jaśniejsze. Teraz w tym okresie letnim moje przebarwienia znowu stają się ciemniejsze niż w tym zimowym, ale mimo wszystko są jaśniejsze niż w zeszłym roku. Nie wiem, czy to ma jakiś sens, co teraz do Was mówię. Widzę działanie tej arbutyny, ale jest to działanie bardzo powolne.
Naprawdę trzeba dużo cierpliwości i wiele miesięcy, żeby widzieć to działanie. Także ja na razie odstawiam arbutynę, dlatego że będę chciała spróbować innego kosmetyku z innym składnikiem, o którym Wam tam opowiem, jak już go zacznę używać. Natomiast wykorzystałam kolejne opakowanie i myślę, że sprawdzi się arbutyna dla osób, które mają delikatne przebarwienia, może posłoneczne, może jakieś takie piegi, ale jeżeli macie głębokie przebarwienia, takie typowo hormonalne przebarwienia, właśnie melazmę, to no mówię, działa, ale bardzo powoli. Także nie wiem, ja będę na razie eksperymentować jeszcze z innymi kosmetykami. Być może jeszcze kiedyś do tej arbutyny wrócę, nie wiem. Na razie po prostu mam plan spróbować czegoś innego. Ostatni kosmetyk z pielęgnacji, maseczka w płachcie The Cure, kupione w TK Maxie, Honey Collagen Essence Mask. Też już Wam kiedyś pokazywałam w Denkach, bo ja miałam 5 takich maseczek i jeszcze tam chyba mam ze dwie. Bardzo fajna maseczka, bardzo fajnie nawilża, rzeczywiście delikatnie pachnie miodem. Ładnie wykrojona, ładnie nasączona, także nic dodać, nic ująć. Naprawdę bardzo fajna maska. I dalej mam kosmetyki już z kolorówki. Skończył mi się cień do oczu z Muła. To był taki w kolorze fucz, taki bardzo cielisty, który używałam do zagruntowywania sobie bazy pod cienie. Także teraz będę szukała czegoś podobnego. Skończył mi się również tusz do rzęs z L'Oreal. Jakiś tam efekt sztucznych rzęs. Nie wiem, bo ja tu mam z jakiegoś powodu, ja chyba to na eBayu kupowałam i tu jest chyba napisane po niemiecku. Ale to jest w każdym razie ten taki tusz z tą taką śmieszną szczoteczką wygiętą. Teraz Wam ją pokażę. O, w ten sposób. Bardzo fajny tusz, ta szczoteczka mnie trochę denerwowała. Ja nie lubię takich fikuśnych szczoteczek, zdecydowanie bardziej wolę takie tradycyjne, ale tusz niczego sobie, bardzo fajnie pogrubiał, wydłużał rzęsy, bardzo ładnie się trzymał, nie osypywał się, ładnie się zmywał, także nic dodać i usunąć, naprawdę bardzo fajny tusz do rzęs. I ostatni już kosmetyk to jest Eveline 8 w 1, czy 3 w 1, czy 5 w 1, 3 w 1, czyli ta baza odżywka do rzęs. W tej chwili już mam następną, chyba 8 w 1, a tą wykorzystałam i na pewno sobie będę przywozić zapas tych odżywek, bo no u mnie to się sprawdza, przede wszystkim jako baza po prostu pod tusz do rzęs. Naprawdę, zresztą ja myślę, że to jest ten kosmetyk już wszystkim znany i nie trzeba go za bardzo polecać. Słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o moje denko. Uwinęłam się chyba troszeczkę szybciej niż zwykle, także to chyba dobrze. Dajcie znać, czy któryś z tych kosmetyków używałyście i czy przypadł Wam do gustu, czy nie. A tymczasem ja Wam już serdecznie dzisiaj dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału, do polubienia filmiku i oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych filmów. A tymczasem Wam życzę już wszystkim miłego dnia i zapraszam ponownie. Cześć!